Hej, cześć, witajcie w nowej serii z Rimworlda. Tym razem start bez jakiegoś zbędnego przynudzania. Powiem w skrócie, że gramy w modpacka średniowiecznego z dodatkiem pewnych aspektów fantazy, ale tam sobie w sumie dobrałem, co mi się podobało, co nie. Za dużo na przykład innych ras, jakichś tam krasnoludów, super elfasów nie będzie, tak jak na przykład w serii elfami. Boże, ja serio grałem elfami? Jak można grać elfami? Ale tak, mamy 5 postaci, mamy... zobaczmy, start tribalowy. Jeszcze nasza ideologia jest w miarę taka standardowa. Mamy jakiś tam kolektywizm, Humar Primacy, Exalted Priesthood. To chyba oznacza mniej więcej tyle, że nasz moralista i lider będzie tą samą osobą. Ale nie jestem w sumie pewien, co to robi. No zobaczymy. No i nacjonalizm. Precepty też w miarę standardowe. Będziemy mieli specjalistę od produkcji i komisarza, który w sumie nie wiem, co robi, ale zobaczymy. Z jakiegoś powodu nie byłem w stanie wyrzucić z tej ideologii mumifikacji. W takim razie musi to zostać, chociaż trochę nie pasuje, bo to nie Egipcjanie ani nic takiego. No i właśnie, co my tutaj mamy? Mamy, powiedzmy sobie, 3 rytuały, którymi jesteśmy w stanie spełnić kolonistów. To jest dla mnie trochę obowiązkowe, bo jak przez długi czas nie jestem w stanie zdobyć kolonistów, to mi się trochę nudzi. Ja lubię sobie zagrać w dużą kolonię. Nie znaczy to, że duża kolonia to jest łatwa kolonia, bo jak się ma dużo ludzi, to się wtedy też dostaje bardzo dużo ataków i dużo przeciwników. Trzeba też tym wszystkim zarządzać, produkować dużo żarcia i tak dalej. Natomiast tu możemy sobie zrespić raid, jakbyśmy chcieli. Tak, uznałem, że to zabawne. Dodatkowo różne budyneczki, to jest w miarę standardowo. Mamy 3 relikty, koronę bizantyjską zwącą się Tręb Saloniki. Tak samo mamy Anbenar jako buławę, powiedzmy, władcy. No i mapa Panamy, to się chyba rozumie samo przez siebie. Więc tak, a właśnie, no, jeszcze bym zapomniał powiedzieć, mamy zmniejszoną reputację, czyli większość frakcji powinna nas nie cierpieć. Jak sobie tu gdzieś zobaczymy. O, no to niektóre są neutralne w sumie. Myślałem, że będziemy mieli dużo gorsze relacje. Chyba nic to nie zmieniło. Obawiam się, że to mogło nic nie zmienić. Nieważne. Celem naszym będzie pokonanie Imperium. No i jak możecie się domyślić, jako że gramy na modpacku średniowiecznym, wszystkie frakcje są średniowieczne lub tribalowe lub neolityczne. No i właśnie Imperium jest średniowieczne. Ale za to ma bardzo dobre zbroje i tak dalej, dużo żołnierzy, więc no i będziemy musieli też podejść do ich bazy, a to potrafi być ciężkie w Rimworldzie, jako że musimy się upewnić, że się wszystkie postacie po drodze nie załamią, ani nie umrą z głodu i tak dalej. Jednak jak już mówiłem, nie przynudzajmy, trzeba zacząć grać. W ogóle dziwnie ta mapa wygląda, nie wiem, czy nie wyłączę tych zmienionych kolorków terenu, bo na przykład to jest Rich Soil. Na Rich Soilu będziemy jednak sadzili rośliny na trawie, co jest giga głupie i dziwne. Tu w sumie wygląda ładnie, żeby założyć jakąś taką pierwszą chatę. Kurde, chatę. W tym momencie jesteśmy jeszcze tribalami, nie jesteśmy nawet średniowieczni, więc... trudno to nazwać chatą, będzie bardziej jakaś dziura paskudna. Bardzo dużo tu drzew, holy shit. No nic, zobaczmy, jakie mamy postacie. O, dwie, dobra, dwie znają się na roślinach. Ja je troszeczkę przelosowałem, w sensie... może nie robiłem specjalnie, jakiś cech nie dodawałem, ale losowałem kilka razy, żeby... były całkiem niezłe, więc żebyśmy na starcie nie mieli jakiegoś badziewia i nie czekali 300 lat, aż zetną 3 drzewa na przykład. W ogóle powinniśmy od razu zacząć sadzić żarcie, nie ma sensu czekać. Mamy sporo tego Rich Soila. Tak, Rich Soil tutaj do góry dochodzi, w ogóle, a te w bazie będziemy mieli Rich Soila. No, nie zaboli mnie to. Teoretycznie nie powinniśmy sadzić roślin takich jak ziemniaki, ponieważ w Europie, powiedzmy, jak gramy teoretycznie taki roleplay, można powiedzieć, no dobra, w sumie to nie ma żadnego sensu. To jest Rimworld, 5500 rok, możemy zasadzić co chcemy. Ale teoretycznie ziemniaków nie było, dopiero z Ameryki je przynieśli, więc średnio miałoby sens je sadzić. Ale chyba zostawię to tak, w sumie nie wiem, można by było ryż sadzić tak jak zwykle, więc ziemniaki to będzie chociaż trochę ciekawiej, jak będziemy to robili. W ogóle hej, już zaczęliśmy zbierać byle krzaczorów. Ale tak, mamy na starcie ograniczoną ilość jedzenia. Mamy także deski, będziemy musieli drewno bezpośrednio na deski przerabiać. Więc może być całkiem ciekawie. Na razie wysokiego poziomu trudności nie dawałem, wziąłem ten średni. Ale w przyszłości pewnie będziemy chcieli zmienić. Nie wiem, to Hello Tula? Czy coś takiego? A, Hello Everything. Jako że w sumie zdobywamy od razu belki, to nie musimy budować z desek, możemy zbudować ściany właśnie z belek, żeby było troszeczkę taniej i łatwiej. Czy to jest jakimś problemem, budowanie z tego? Chyba nie. Wydaje mi się, że różnica jest może niewielka w HP, a w piękności raczej żadna.
Zresztą nie wiem, czy ściany w ogóle na to wpływają. Najważniejsze, że jest to tanie, a jak będziemy mieli już więcej zasobów, to faktycznie zrobimy sobie ładniejszą bazę. Mapy nie brałem jakoś specjalnie dużej, bo będziemy chyba chcieli upychać jakieś małe domki w większości NPC-ów po to, żeby ta baza się nie rozrosła. Ale w sumie możemy zająć całą mapę, bo nawet jeżeli jakiś raid nadejdzie tuż przy bazie, to w końcu oni nie będą mieli ani karabinów, ani moździerzy, ani nic takiego. Więc nie będziemy robili raczej killboxów, będziemy walczyli z nimi normalnie, co będzie dosyć ciężkie, ale jeżeli zrobimy dobre uzbrojenie, to powinno nie stanowić większego problemu. Z tego co widzę, od razu możemy naszą frakcję nazwać i właśnie nazwiemy ją Trempsancium, a tą bazę Nowa Panama. Jak widzicie, początkowy setupik jest tutaj zrobiony. Jest 5 jakichś byle chałup, na razie będą tu sleeping spoty, bo nie mamy z czego zrobić łóżek, przykro mi. Ale dużo drewna. Trzeba będzie z tego coś zrobić, więc gdzie by się to robiło? Spróbujmy w workbenchu, takie mam wrażenie. Nie będziemy go upychać do tego wielkiego pokoju, tylko specjalnie postawimy tutaj. W sumie tu możemy zapakować trochę więcej drewna, żeby to było ładne, kształtne, kwadratowe, jak wszystko w Rimworldzie powinno być. W ogóle zrespiło się tutaj coś takiego. Nie mam pojęcia co to jest, ale zaatakowało losowe zwierzęta, więc przez jeden dzień, o kurde. No to będziemy mieli problem, bo najwyraźniej ścinanie tych dużych drzew powoduje, że pojawiają się tu takie badziewia. Mała zaleta, że atakują wszystko co się rusza, więc również zwierzęta. Ale potężna wada, bo są giga silne, a zwierzęta się zaraz na nas wkurzą, więc pora zamknąć się po raz kolejny w bazie. Tylko spróbujmy go uratować. No dawaj, dawaj, właź tu. O, dobra, udało się typa zabrać. No i zabił Roxa. Nie, zające! Wściekły drzewiec atakuje wszystko, co się rusza. Dlaczego? Dlaczego tak wcześnie nam się to dzieje? Może wybieranie na naszą bazę starożytnego, ciemnego lasu i to jeszcze jego środka nie było najlepszym pomysłem? No nic, postaramy się tutaj przeżyć na paskudnych zasadach, jakie tu działają. No i Frambo zaatakował. No i go zabiją, no przynajmniej tyle. A dla mnie znaczy to jedynie jeden kolejny dzień siedzenia zamkniętym w środku. Okazuje się, że nawet żarcie tutaj rośnie, więc chyba mnie to tak bardzo nie boli. Nawet tych jagód jest tu tak dużo, że w sumie ten biom jest naprawdę fajny. Jest bardzo dużo jagód, bardzo dużo medycyny, tylko jeden mały problem, nie można ścinać dużych drzew. A one są no wszędzie, więc cóż, będzie trzeba na razie budować naokoło nich, aż nie będziemy mieli większej kolonii i będziemy się mogli im przeciwstawić. W tym momencie nie mamy żadnych szans. Wręcz mam nadzieję, że nie stracił jakiejś części ciała, ale na szczęście Lacerbia przeżył. Właśnie, jeżeli macie propozycje ników dla kolonistów, możecie wypisywać je już w komentarzach. Od następnego odcinka będę już postacie nazywał. Wyjątkowo nie chciałem własnych nazw dawać, chociaż mam wiele pomysłów. Więc wszystkie 5 jest do nazwania. Czekaj, mogę sobie zrobić łóżko po prostu z drewna. 90% rest effectiveness. A ile jest na sleeping spocie? 80, dobra! Lepiej spać na belkach niż na niczym. Uspokoiłeś się już? Frambo? Ty, wstał! Miejmy nadzieję, że się znowu wywali. Ale nie na frambosie. Miejmy nadzieję, że się nie regeneruje. Abym się nie zdziwił, bo w ogóle nie krwawi. Frambosy się już uspokoiły. Można wyjść. O ile są w stanie chodzić, haha. O, zapomniałem powiedzieć od razu. Gramy pierwszy odcinek, a oni już tutaj sobie parę stworzyli. Z tej. Z Kriki i z Lacerbi. Boże, co za dziwne imiona. Im szybciej wymyślicie im jakieś fajne niki, tym lepiej. A w sumie ten Shrat, czy jak to się tam nazywa, on nie jest już agresywny. Znaczy jest, ale nie jest agresywny, dopóki do niego nie podejdziemy. Jeszcze można podłogę w warsztacie zrobić. Trochę będzie kosztowało. 60 desek. A mamy już ich całkiem niewiele. Na szczęście mamy tego drewna bardzo dużo. To jest ultra dużo tego drewna wszędzie, więc z tym nie będziemy mieli nigdy problemu. Też powiększyłem pole ziemniaków, zasadziłem pierwszą bawełnę. Z tego co wiem, jest jakiś modzik, który powoduje, że
Bawełny też nie można od razu z pola zebrać i używać, tylko też trzeba ją jakoś przetworzyć, co jest zawsze fajne, bo akurat w Rimworldzie troszeczkę mnie boli, że za proste są niektóre craftingi, że ścinasz drewno z tego, z drzewa już, o, już wszystko możesz zrobić. Stal dosłownie wykopujesz z tego, ze skały i masz gotową stal. Nie, nie żelazo, od razu przetworzoną. O ile w normalnej rozgrywce no aż tak bardzo to nie boli, wiadomo. Jest to coś, co mogłoby być bardziej skomplikowanego i ciekawszego, ale nie będę o to puldupił. Natomiast raz na jakiś czas fajnie sobie zagrać właśnie w modziory średniowieczne, które najczęściej takie rzeczy właśnie powodują, przerabiają. O, właśnie podłoga pod drzwiami. Co jest? Oho, pierwszy rejdzik. Na szczęście jedna osoba jest na razie, ale nie uzbroiłem jeszcze postaci. Mamy dwa łuki w ogóle, więc powinniśmy się zastanowić, kto je powinien posiadać. Ty masz więcej melee, więc także weź ikwę w razie czego. Ty masz 10 strzelania, dobra. Pierwszy łucznik i Baninos to nasz drugi łucznik. A Zebra też weźmie ikwę albo... W sumie maczuga pewnie zadaje więcej obrażeń, znając życie. 5,60. Nie, dobra, ikwa jest lepsza. Czyli a my nie mamy... Nie, mamy dwie ikwy. Będzie trzeba używać maczugi. Na razie ta postać sobie będzie chyba tutaj czekała. Póki co możemy ją zignorować, poczekać aż podejdzie do nas i kontynuować pracę. W ogóle mamy trochę darmowych zwierząt, przydałoby się je oprawić i zjeść. I nie marnować tego. Niby mamy bardzo dużo jagód, ale też nie zaczynałem w terenie, gdzie nie ma zimy, więc będzie trzeba zapasy jakieś tworzyć. A nie mamy czegoś takiego jak kuchnia, póki co. Baczę spota damy byle gdzie w środku. Kurde, te tree stampy przeszkadzają. I do tego cooking table timbera już nie mamy. Tutaj się robi timber? W workbenchu? Nie, nie robi się timberu w workbenchu. To nie wiem, w stone cutting spocie? Raczej nie, to brzmi głupio. Może w crafting spocie? Tak. Można robić timber w crafting spocie, w workshopie nie można. Znaczy w workbenchu. Dziwne, szkoda. No nic. Robimy na razie, powiedzmy, max timberu. Będziemy potrzebowali go. 600 może być. Nie wiem, ile mamy postaci do craftingu. Dwie, więc możemy mieć dwa spoty od razu. O, dobra. Atakuje Raider. Tutaj od razu zdajmy Butcher Creature Do Forever. I dosyć spory zasięg póki co. Będziemy chcieli atakować zza rzeki, bo przez rzekę się trudno przechodzi. A widzę, że tutaj mamy Rock Roof. Się góra na rzece zrespiła. Całkiem zabawne. A ma kamień, kurde, idealnie, nie fajnie. Co tam? Renben? Tak się nazywasz? Renben? Dostała strzał, parę razy się wywaliła. W ogóle jest chora i jeszcze uzależniona, więc na pewno nie będziemy chcieli jej brać jako potencjalnego kolonistę. Więc zestripujemy, weźmiemy sobie siekierę, która... O kurde, przyspiesza pracę z roślinami, całkiem fajna rzecz. Wszystkie rzeczy, które miałaś, są teraz nasze. A ciebie zostawimy na śmierć. Ubranie się przyda, natomiast beznadziejny kolonista się nie przyda. Przybyła karawana rzymska. W ogóle widzę, że oni rzucili się na tego szrata. Z niego dropi takie coś śmiesznego. Mianowicie Heart of the Forest. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić i kosztuje 500 srebra, więc nie wiem, czy to taki dobry pomysł posiadać to. Dobra, mamy jedną osobę, która w sumie ma socjala. Jest to Baninos. Baninozomen. Tak, on ma 7 socjala, więc powinieneś zająć się handlem. Zobaczymy. Nie mamy żadnego srebra, więc nie będę w stanie nic kupić, chyba że w sumie coś od nas kupią. Huge Rock Spelt. W sumie polować się opłaca znacznie bardziej na tych modach, bo dropią nie tylko mięso, ale też dodatkowe rzeczy z tych zwierząt. Co oznacza, że można trochę zarobić, a tak to z samego żarcia to lepiej je zjeść i nie zarabiać na tym. Piwo sobie zostawimy, timber, a mógłbym nawet dokupić, ubranie zostawimy. Tyrian, hemp, cloth, właśnie jest hemp. 36% pancerza, 18 stopni. Zobaczmy, jak to się porównuje z clothem. No jest w sumie takie same, tylko jest tańsze. Więc taką, takie, a nie, nie jest tańsze, jest droższe, ale minimalnie. Właśnie, kupienie clothu miałoby sens. O, tłuszcz też jest do sprzedaży.
Pewnie będziemy później coś wartościowego z niego robili. Obecnie nie mam pojęcia, więc sprzedamy to, kupimy klofa tyle, ile się da, bo będziemy potrzebowali do wielu różnych rzeczy. No i dobrze. Przydałoby się też zrobić miejsce do gotowania. Do cooking table potrzebujemy kamieni, których nie mamy, więc będziemy zmuszeni użyć zwykłego ogniska. O, to jest kamienne ognisko. Mamy jakieś zwykłe ognisko? A, jest zwykłe. Ślepy jestem. Dobra. Może nie tak blisko drewnianych tych. Może tutaj, o. Wiem, że to się nie ma szansy zapalić w Rimworldzie, ale jednak postawimy to, żeby ładniej było trochę dalej od naszych drewnianych ścian. Też możemy chyba przenieść te miejsce do spania i po prostu zbudować łóżka z belek. Może i nie jest to najwygodniejsze, ale przynajmniej będą mieli indywidualne pokoje. I co, oni chcą? Tak, oni chcą indywidualnych pokoi. Są niezadowoleni w ogóle z wielu rzeczy. Też jedzenia za dużo nie mamy. Kazałem zebrać jagody, ale chyba nie zebrali ich w ogóle. Bo postacie od roślin były zajęte sadzeniem bawełny, która jeszcze nie jest posadzona całkowicie. Raczej nie umrzemy z głodu. Ogromnego problemu też z humorem nie mamy, ponieważ Initial Optimism będzie nas jeszcze trochę trzymał. W sumie 1 i 3 dnia, okej. Okay. To nie jest najlepsze, ale nawet bez tego byśmy byli dalej troszeczkę ponad granicą załamania się postaci. A niektórzy to się w ogóle zajebiście bawią. A Katarzys miał. O, przed chwilą się załamał. Ale mam takiego moda, który dodaje Virtusy. No i właśnie czasami jest szansa, że zamiast załamać się, postać dostanie Virtue i dostanie Katarzys. Więc no, to są bonusy, które trwają tam, nie wiem w sumie ile, parę dni chyba. Więc to później zniknie. Bardzo fajna rzecz. No ale nie będzie nas zawsze ratowała przed skutkami niskiego humoru. O, dobra, zebrali jagody. Weźcie je i zjedzcie. Nie głodujcie, proszę. Co my tu mamy? Jelenie? A nie, to nie jest jeleń, to nie jest deer, to jest daer. Aha, to jest... niedźwiedzio... jeleń? Co? Jest dziki. No i będzie sobie chodził tutaj, tak jak Frambo przybył. Kiedyś być może zapolujemy na to coś, ale obecnie raczej wolałbym go unikać. O, unikać to przynajmniej nie atakować. Niech sobie tutaj chodzi, jeżeli bardzo chce. Właśnie. Latryna jest zrobiona, to też mamy moda na higienę. Oczywiście wersję średniowieczną. Ale to też jest fajny modzik, który po prostu uważam, że powinien może być w podstawce. A przynajmniej poduszki mają. Albo nie poduszki, to chyba bardziej ręcznik taki jest, albo coś takiego. Dobra, czas zaznaczyć tutaj, żeby robili pemikan. Na razie będziemy chcieli nie robić nic smacznego, tylko spowodować, że mięso, które zdobyliśmy, się nie zepsuje. Więc tak, powinienem już w sumie priorytety manualnie ustawić. No. I dzięki temu możemy się upewnić, że te postacie będą robiły to, co chcę, żeby robiły. Więc zmuszę cię w sumie już do gotowania. Mamy dużo jagód, mamy sporo mięsa. Tylko, że tego pemikanu, z tego co widzę, o Jezu, to się długo robi. Czyli pewnie część tego mięsa zdąży się i tak zepsuć. Teraz w sumie powinniśmy chyba zainteresować się minimalnie chociaż researchem. W tym przypadku jedyne co mamy to research spot, czyli filozof będzie siedział pod ścianą i wymyślał rzeczy tak po prostu najwyraźniej. I możemy spojrzeć sobie na naszą mapkę researcha. Jak widzicie, jest tutaj niby dużo tych rzeczy takich bardziej zaawansowanych, aczkolwiek musimy pamiętać, że nie da się ich opracować, ponieważ do tego potrzebowalibyśmy chociażby mikroelektroniki, której się nie da po prostu opracować. Jest napisane missing i nie będziemy mogli tego zrobić, więc pomimo tego, że zaśmieca to nasze drzewko, to tych wszystkich technologicznych rzeczy po prostu nie zrobimy. Ale jak widzicie, średniowieczne drzewko też jest bardzo niewypełnione. Mamy jedynie takie najbardziej podstawowe tribalowe rzeczy jak kultura, łuki, podstawowe meble, konstrukcja i tak dalej. Nie mamy na przykład, z tego co wiem, tworzenia kamienia, chyba. Mamy stone stacking. Jakbym chciał stone cutting zrobić, o, to stone cutting jest dopiero trzecią technologią po kolei. No dobra.
Też fajnie by było mieć lepsze łuki albo jakieś kusze. To jest za 600. Ale kamienne bloki przydadzą się nam do bardzo wielu rzeczy, na przykład do stołka od robienia posiłków, żebyśmy nie musieli tego robić przy ognisku. No właśnie, też nie ma w pokojach światła. Nie róbmy tych pochodni za dużo, bo zużywają spore drewna. Ale będziemy chcieli mieć jakąś, powiedzmy, jedną czy dwie tutaj w dużym pokoju i jedną w pokoju od produkcji. Natomiast w prywatnych pokojach na razie nie stać nas na pochodnie. Chociaż w sumie czy nie stać? Mamy bardzo dużo drewna, ale zajęłoby to pracę aktywnie, żeby je utrzymywać, a chcemy robić rzeczy troszeczkę bardziej efektywnie. No i właśnie, je się robi z tego niestety lepszego drewna przetworzonego, z timberu zamiast z belek. No w ogóle coś przyleciało, tak, kargopody nie są wyrzucone, mają jedynie zmienioną teksturę na latawce średniowieczne. No teraz widzę, że te story searcha to nawet szybko zeszło. Jeden mały problem, potrzebujemy 9 razy tyle do stone cuttingu. W ogóle z jakiegoś powodu plecak podstawowy tworzy się z drewna, a nie z, nie wiem, hempu albo czegoś takiego podobnego, co jest dziwne. Hempaliwo można robić. Ciekawe, czy można robić hempaliwo. Nie jestem pewien. Mamy średniowieczne komponenty, różne inne rzeczy. Frostpiki. Właśnie, typowe ubranie naszej postaci, ile chroni przed tym. Przed zimnem? Prawie w ogóle. Komfortowa temperatura to jest jakieś 10 stopni, więc będzie trzeba dużo lepsze ubranie przygotować na zimę. Klofu mamy 150, ale to za mało. Teraz pytanie, czy ten koton to... Będziemy mogli używać go od razu po wyrośnięciu i zebraniu, czy będzie trzeba go przetworzyć? Bo jak będzie trzeba go przetworzyć, to pewnie nie mamy do tego technologii. Aczkolwiek zawsze możemy... Ubranie ze zwierząt zdjąć. A czekaj, te pelty były zamiast skóry z tych zwierząt. O kurde, no to jest problem. To nie mamy tej skóry teraz, bo ją sprzedałem. Cóż, to mogło nie być aż takie mądre. Dobra, ktoś z was miał tutaj, jak to się nazywało? O, zebra miała heavy tribal wear. No i to daje nam już temperaturę 1 stopień. Insulation cold 15 stopni. Jeszcze jakaś czapka, by do tego dodać do heavy tribal wear'a i bylibyśmy chyba ustawieni. Animal headwear, backsack. O, to daje mniej capacity, a jest za fabryk, który jest bardziej użyteczny i droższy niż drewno, więc śmieszne. A w sumie mamy jeszcze heavy tribal padding. Wait, to jest na całe ciało, czyli to jest praktycznie to samo. To nie założymy tego dodatkowo. Tribal hood, to mi się wydaje, że powinno zadziałać. No to dodatkowe 2 stopnie, to nie najlepiej. A w sumie możemy tutaj spinować hemp. A i hemp jest po prostu ze smoke leafa. Chociaż mi się wydawało, że konopia używana do jarania i konopia używana do tworzenia ubrań w średniowieczu to inna roślina, ale nie wiem, może tak nie jest, chociaż z drugiej strony to Rimworld, więc nie powinienem się nim sugerować. Bear headdress jest tylko ze skóry, więc tego nie zrobię. A nie będę zakładał im headbagów, to jest paskudne. Chociaż ile to daje? 4 stopnie. Kurde, no lepsze jest. Zobaczmy, co ma na sprzedaż druga karawana. O, świnia. O nie! Gloucestershire! Co jest? Brytyjska świnia! W ogóle masz zielone włosy, to trochę dziwne, ale... No nie wiem. Jak bardzo chcieli, to szlachcice teoretycznie mogliby sobie zafarbować włosy na kolorowo. Może i farbą, która do tego nie służy, ale jednak... czyli tak, timber jest bardzo tani, to za bardzo tego nie sprzedamy. Cycite tea może właśnie być do tego użyta. Albo w sumie obchnijmy i dużo drewna, mamy tego naprawdę sporo na mapie. I kupmy więcej klofu, bo to na zimę będzie bardzo ważne. Nawet jeżeli rośnie to u nas, to i tak wolę być pewien, że nie będziemy mieli z tym problemu. W ogóle fioletowy klof, no to może jednak nie najlepszy pomysł, bo kupiliśmy jakieś podziewie. Więc tak, chyba można już odblokować tworzenie tych tribal hoodów i tak dalej. W ogóle szkoda, że tutaj tego nie można robić. Giga dziwne. Widzę, że zachciało się kolonistom już pierwszych ról. Więc w sumie idealny moment, żeby gdzieś tutaj ritual spota postawić. Na pewno Bani Nozomes zostanie naszym przywódcą
duchowym i pewnie przywódcą frakcji także, chociaż nie wiem jak to działa. War Merchant from coś tam... A, kolejny handlarz, super. Tylko najpierw potrzebujemy Preachera Trempsena. Więc zostań łaskawie Preacherem Trempsena. Niech się wszyscy przy ognisku skupią. No właśnie. A, kości też mamy jakieś. O, Flash Storm... Nie! Flash Storm jest mega groźny. Bo może nam podpalić bazę, która jest całkowicie z drewna. Oj, byłoby słabo. Dobrze. Mamy naszego tego... O Jezu, Badomen. No właśnie. Dodałem taką śmieszną rzecz. Mianowicie nasza ideologia będzie miała omeny. Mamy omeny złe i dobre, one dają po 10 opinii i losowo mogą się zdarzyć. Więc zaraz na jakiś czas nasi koloniści będą albo bardziej szczęśliwi, albo bardziej źli. Uznałem, że będzie zabawniej z tym. Jeszcze brakuje nam Grandmastera. Grandmasterem niech zostanie ktoś, kto... Nie wiem, w sumie... Mamy kogoś z socjalem jeszcze? Nie? No dobra, Lacerbia, ty zostaniesz naszym wielkim mistrzem zakonu Trempsena. Albo może nie ty? Ktoś jest lepszy w tym? W sumie nie wiem, jaką cechę on potrzebuje mieć ten. Więc niech będzie Lacerbia. Tylko jeszcze nie zapomnijmy pohandlować, bo jeszcze sobie pójdą. Chociaż nie mam nic na sprzedaż. Albo, no, więcej desek. Chociaż nie, wam mogę sprzedać tą siekierę, ale zostawię ją sobie. W sumie powinienem ją wykorzystać. Mam troszeczkę srebra. Kupmy tyle pemikanu, ile się da. Będziemy robili zapas. Ja kazałem kolonistom tego nie jeść. I przynajmniej to nam na zimę zostanie, jeżeli nic innego. I znowu wyzerowani ze srebrem. Ale ziemniaki się już zbierają pierwsze. Ziemniaki powinny też bardzo długo leżeć. Chociaż w Rimoldzie wszystkie rośliny leżą naprawdę długo. No ale ziemniaki się znacznie mniej psują niż powiedzmy inne rzeczy takie jak pomidory czy inne owoce, czy chociażby też chyba pszenica i tak dalej, też się psują znacznie szybciej. Ziemniory są po prostu zajebiste. No więc tak, nadajmy rolę tobie, choć tutaj, wielkiego mistrza. No niby czasami jest lepiej dodać rolę później, bo widzę, że jest ten problem, że on już nie ma very low expectation, już nie dostaje 30, tylko ma teraz plus 18. Ale nie będzie miał już minus 5 za to, że nie ma kolejnej roli. No jeszcze chcę ubranie Preachera Trempsena, ale to dopiero później. Na luksusy sobie pozwolić nie możemy. Las płonie! Holy shit. Miejmy nadzieję, że te drzewa... No, znaczy, no umrą. Umrą drzewa, tylko oby się nie wkurzyły te szraty, bo nic nie będę na mapie mógł robić. Ale przychodzą karawany. Lubią nas. Najwyraźniej wszyscy z jakiegoś powodu, a tak nie powinno być. Powinni nas nie lubić. A kurde, już widzę ubranie zrobione z różowego klofu, nie pasuje w ogóle. Trzeba jakiś barwnik będzie prędzej czy później zasadzić, o ile mamy do niego dostęp. Zobaczmy. Nie mamy, dobra. To nawet nie musi być na zajebistej ziemi, ale widzę, że tutaj jest idealnie kawałek. Taki, który do niczego innego nie będzie zajęty. Direwolf, o, wilk się wkurzył. A, bo zapolowali na niego. Ale armia łazi tutaj koło nas. Jeszcze się las nie przestaje palić, nie? Dlaczego? Chociaż w sumie tyle miejsca do budowy. Ale nie będę aż tak blisko krańca mapy budował. Za dużo tych handlarzy, zdecydowanie za dużo. Zepsute ubranie, Malacerbia. Co jest zepsute? Buciory. O kurde, masz tego, chainmaila. Kolczugowe buty są... Nie są jakieś super, ale zawsze coś, tylko szkoda, że są popsute. W ogóle, jako że mamy dużo klofu, chyba mogę ustawić już naszym postaciom, żeby chodzili tylko w rzeczach, które nie będą ich irytowały. Żeby pozdejmowali wszystko, co jest popsute. W ogóle furasy! Nie zapraszałem furasów do bazy. Proszę się wynosić stąd, dobrze. I nie wracajcie. W ogóle jest, o Jezu, 50 stopni. O kurwa. Heatstroke. Jak tam komfortowa temperatura nasza? 40 stopni, 30, 40. No, w pokoju jest parę stopni niżej, no ale można powiedzieć, mieliśmy heatwave'a, pół lasu spłonęło, więc nie dziwne, że jest gorąco. Kurde. Czy jestem w stanie temu przeciwdziałać? Na pewno jestem, bo tu było coś takiego. Passive cooler właśnie. O Boże, ile drewna na to zużyjemy. Nie, moje drewno.
Chociaż na razie sobie radzimy. Jak zobaczę, że będziemy mieli trochę więcej hitstroke'a, to faktycznie zrobimy to. Co to jest? To jest chyba elf albo coś takiego. No nie wiem, nazywa się Blessed. Jest jakimś typem elfa. No widzę, że też driada za nim chodzi, więc ma to jakiś sens. Jesteśmy w lesie, spotykamy leśnego elfa. Jak dobrze, że on nie jest tak jak drzewce i się nie obrazi. W ogóle, Lacerbia, co ty nosisz na sobie, co ty masz? Cloth Heavy Tribal Wear. Śmiesznie wyglądasz teraz, pokaż mi się, no. No całkiem zabawnie. Oho, jest następny research spot. Ciekawe, czym się różni ten research spot od tego. 35%? 25%, boże, jest... Research spot jest zły i jeszcze gorszy, haha. No i... Jest Grandmaster. Tremsens Preacher. O! Rejdzik następny. Znowu jedna osoba. Aha, no nie masz szczęścia, koło karawany się pojawiłeś, a wydaje mi się, że oni się nawzajem nie lubią. Dokładnie, mamy walkę Rzymian z jakimś typkiem z jakiegoś rodu. Kurde, fajne miał te. Fajny pancerz. Heraldric Heavy coś tam, 50%. No i srebro! Też maczuga fajna. Militarny kilof. No i jest tarcza. To się wszystko na pewno przyda, więc dzięki Rzymianie, żeście zabili go dla mnie. Trochę łatwiej mamy dzięki temu, że tyle karawan przyłazi, bo co się raid nie zespawni, to zostanie pokonany przez nich. Ale w sumie się też nie dziwię, że raidy są słabe na razie, bo 5 osób może i mamy, ale za to nasz wealth to 23 tysiące. W ogóle wydobyliśmy też coś takiego, Kalosite. To jest też jakiegoś modziora, podobno jest magiczne. Na razie nic nie jestem w stanie z tym zrobić, ale być może kiedyś coś będziemy z tego robili. No i to rośnie w ogóle. Rośnie sobie. Dziwne strasznie. 14 dni, czyli to są kryształy, które normalnie rosną jak rośliny. I co najzabawniejsze, nie trzeba szukać ich po mapie, można je zasadzić na polu od razu od startu, co jest w sumie giga dziwne. No ale jak będę ich potrzebował, to mogę mieć ich bardzo dużo dzięki temu, chociaż nie wiem, czy to zaleta. Może to balans psuje. I może tak nie powinno być, ale nie wiem. No, potrójny research. Już prawie połowa do stone cuttingu. O, i ożenili się od razu. Pierwszy odcinek, pierwsze małżeństwo. Niech będzie. Dzieciuchów na razie nie porobią, bo wszyscy śpią oddzielnie, ale to raczej lepiej w tym momencie. Nie potrzebuję dzieci do utrzymania. Przydałoby się przynajmniej parę innych jeszcze podstawowych rzeczy tutaj do bazy zrobić. No, niedźwiedzie wprowadzacie mi do domu, żeby naśmieciły. Ładnie to tak. A w sumie z tego co widzę, to Heavy Tribal Padding będziemy w stanie założyć na Heavy Tribal Wear, czyli możemy mieć dwie warstwy. No i on już może minus 6 stopni wytrzymać, więc jak założymy dodatkowo to... Oj tak, to bez problemu zimę wytrzymają. Teraz tylko zapakować dużo żarcia, chociaż jeżeli zbierzemy tuż przed zimą ziemniaki, to to nam w sumie wystarczy. Ale fajnie by było jednak jakieś łuki stworzyć, zapolować na zwierzęta, zdobyć mięso i narobić pemikanu. Mamy stone crushing. No dobra, ale w tym momencie zakończę nasz pierwszy odcineczek. Napiszcie w komentarzach oczywiście, jak chcecie, żeby się postacie nazywały, czy wam się seria podoba, czy jest to dobry pomysł, żeby właśnie grać w średniowiecze. Mi się gra fajnie, to nie jest tak jak za pierwszym razem, kiedy to spróbowałem, jak grałem elfami. Wtedy było dziwnie, głupio i wiele rzeczy nie działało i było popsute. A tutaj, jak na razie, jest naprawdę fajnie i ciekawie. No i cóż, raczej będziemy grali, aż nie pokonamy całkowicie Imperium. Taki jest mój cel na tą serię. No i dzięki wam za oglądanie i cześć!